2015 roku rozpoczynaliśmy produkcję Dziękuję Nie Słodzę, zależało nam na tym, żeby do ramówki rybnik.pl wprowadzić wartościowe treści wideo. Cieszę się niezmiernie, że ten program został ciepło przyjęty przez widzów i że dziś nadal ja ze swoimi gośćmi mam o czym rozmawiać. A przy okazji setnego odcinka dziękuję wszystkim tym gościom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do Dziękuję Nie Słodzę.